3210. Dzisiaj witam w szklarence. Pokażę wam, badamy pH, pH metrem. Już kiedyś ten pH metr pokazywałem, to taki stary, typowy pH metr, niezasilany. On mierzy, ma tutaj taki czuły miernik w sobie, mikroamperomierz. I na zasadzie różnicy potencjałów wynikających z metali, które są tu zastosowane, od razu pokazuje, czyli nie wymaga zasilania. Warto po prostu mierzyć pH, bo wtedy wiemy, co jest zgrane, wiecie, w naszym ogrodzie. Chwilę czekamy i widzimy wtedy, jaki jest pH gleby. Tutaj mamy akurat paprykę ostrą. Widzicie, taki mniej więcej jest parametr. Sprawdzimy. Pamiętajcie, że w różnych miejscach może być różnie. Tutaj jest mały pomidor koktajlowy. Pamiętajcie, że pH może się czasami zmieniać w metr, czy nawet 20 cm dalej, bo wystarczy, że ptak narobi i już wtedy jest inne pH. Za chwilę zobaczę na tabeli, ale prawdopodobnie jest wszystko jak należy. Jeśli oczywiście chodzi o, o tutaj te rośliny. Wiadomo, że pH możemy zmienić. Jeżeli podlewacie powiedzmy trochę z kwaśnym takim odczynem, to wtedy macie ziemię kwaśną. Czasami dodanie wapna powoduje. Na przykład pamiętajcie, że pomidor bardziej kwaśne może tolerować. Natomiast ogórek zawsze dodajemy do tej ziemi wapna. Bo musi być ziemia o odczynie zasadowym. Serdeczności, pozdrowienia, mówił do was Star TV. Nie wiem, czy jeszcze taki pH metr można kupić. Na pewno są teraz elektroniczne, bardziej dokładne, ale te są też bardzo dobre, bo nie wymaga zasilania. Pozdrowienia, serdeczności. Tutaj macie, widzicie, kisła, to jest kwaśna. A 7,7,5 sladowyszloczna. Słabo cielo, czyli słabo po prostu. Kisła to jest kwaśna. Silano kusa. 3 chyba to jest bardzo kwaśna, a czymś tutaj do 7,5 to jest mało kwaśna, czyli bardziej zasadowo. Pozdrowienia serdeczności. Mówił do was Star TV LOLA 3210. Siema.